tej strony Łucek, witajcie na moim kanale. Słuchawki Pamu Quiet, czyli coś nowego od Pamu, jeszcze nie są w sprzedaży, kończy się chyba kampania na Indiegogo, więc chwilę słów o tuż to właśnie tego typu słuchawkach. Co to jest, jak działają, jak brzmią? Kilka słów ode mnie. No, słuchawki, jak to widać, douszne, dokanałowe tak naprawdę, słuchaweczki, które teoretycznie wspierają redukcję szumu, mają być AirPods killerami. Czy tak jest, czy też nie? Sprawdźmy, pogadajmy sobie chwilę odnośnie nich. Co w zestawie w ogóle? Zestaw jest dość bogaty, który do mnie wpadł. Można mieć takie etui, na etui, które jest drugim etui, które można jeszcze sobie gdzieś przypiąć na takim pasku, a etui same z siebie wygląda jak zegarek. No cóż, taki stary oldschoolowy. Dosyć ciekawie, śmiesznie to mówiąc krótko, rozwiązano, ale taki tutaj patent mniej więcej sobie Pamu wymyśliło. Więc weźmy sobie, podłączmy do ładowania, zobaczmy, co tu w ogóle fajnego się dzieje. Żeby to dostrzec, chyba będę musiał wyłączyć troszeczkę moich świateł, ale może coś dojrzycie na moim, że tak powiem, aparacie. Gdy sobie je wyłączymy całkowicie, widać, że fajny jest efekt ładowania tego etui. Cały czas ten pasek tutaj sobie chodzi, aż się naładuje do końca, więc pod tym względem gadżet spoko. Tu i możecie sobie też ładować za pomocą ładowarki bezprzewodowej, tylko żebym ja sobie znalazł, gdzie ją się wpina. Oczywiście wszystko jest na USB typ C i po położeniu tutaj też powinno zacząć za chwilę się ładować, co też sobie widzicie. Fajnie to jest rozwiązane, ale wróćmy już do normalnego oświetlenia, które nam się tutaj przyda. Trochę zmiany. No i jest. To jest pierwsza sprawa odnośnie tego. Oczywiście wewnątrz mamy dwie słuchawki, które też oczywiście ładują się może nie bezprzewodowo, tylko za pomocą właśnie tutaj pinów, które macie też w samej słuchawce. Tak to jest po prostu rozwiązane, jeżeli chodzi o tego typu słuchaweczki. Oczywiście prawa, lewa. Co jeszcze? W ogóle jest dużo tego. Dostajecie jeszcze w razie czego takie samo jedno etui. Na to etui dostajecie paseczek, dostajecie trochę papierologii, dostajecie krótki przewód do ładowania, gdybyście chcieli przez USB typ C to ładować. Do tego, otóż to dostajecie śrubokręt, który możecie to rozkręcić i sobie gdzieś przykręcić. No kurde, wiele tego. Jeszcze taki zwykły ten karabinczyk, no nie będę może go wyjmował, pokazywał. Oczywiście w zestawie są też jeszcze zapasowe gumeczki w trzech rozmiarach, czyli jest mała, średnia, duża i jest papierologia. No czyli naprawdę, mówiąc krótko, dużo Pamu dało do środka. No cóż, każdemu może się to w jakiś sposób podobać lub też nie, jeżeli chodzi o kwestię tego wyglądu. No jest to takie, no trochę oldschoolowe. Przypomina mi to oczywiście właśnie coś z tego starego zegarka. Gdzie jeszcze ten stary zegarek możecie sobie włożyć w jeszcze takie kolejne podróżne etui, gdzie tu można resztę tych akcesoriów powrzucać, kable, ładowarki. No kurczę, to pod tym względem fajnie jest na pewno rozwiązane, trzeba to przyznać. Co odnośnie samych słuchawek? Są one na chipach oczywiście od Qualcomma, wspierają Bluetooth 5.0. Teoretycznie kodek aptX, SBC i ACC wspierają. Oczywiście, żeby aptX-a mieć, trzeba mieć fona najlepiej wspartego ze smartfonem, ze procesorem od Qualcomma, czyli jakiegoś Snapdragona. Sama waga gdzieś jednej słuchawki to jest 5 gramów. Fajnie to dosyć leży w naszych uszach. Nie wypadało, oczywiście, jeżeli dobierzecie sobie odpowiednio gumki. Oczywiście jest dioda, która was informuje tutaj, co się dzieje. Może to zauważycie. Jest napis Pamu. Ta część przyciskie można przyciskać albo przytrzymać dłużej, albo przycisnąć dwa razy i przycisnąć i przytrzymać, więc można sobie ustawiać różne rzeczy odnośnie tego. Właśnie jakaś muza mi się włączyła na nich, ale zaraz sobie porozmawiamy o nich. Co jeszcze ważnego? Mały minus. Z etui mniej więcej całość starcza na 10 godzin, teoretycznie 3 razy je naładujecie, gdzie można wnioskować, że około 4 godzin teoretycznie słuchawki wytrzymuje, jednak jest to trzy z hakiem, więc wydaje mi się, że to troszkę za mało jak na słuchawki tego typu. Jeżeli chodzi o dostęp do szumu, to jest minus 40 dB, czyli tak zwany ANC, więc całkiem nieźle. Wielkość tego, jak widzicie, no więc coś już o nich wiecie. Co jeszcze możecie się o nich dowiedzieć? O tym, że jest aplikacja Pamu Quiet. I właśnie, jak sobie je podłączycie do niej, sparujecie, możecie sobie je wybrać. I mamy tutaj, muszę chyba wyjąć jedną, żeby w ogóle ogarnął, że jest wyjęte. No,
macie możliwość paru rzeczy zrobienia. Jest tryb ANC, czyli redukcja aktywna szumów. Działa ona, mówiąc krótko, średnio. Na pewno nie jest to rozwiązanie takie, jakie są w jakichś droższych AirPodsach Pro i tym podobnych rzeczach. Macie tryb transparentny, czyli słyszycie jedno i drugie, czyli szum i czy może to, co jest na zewnątrz, plus troszkę was wycina. Włączone wyciszenie i wyłączone całkowicie. Poza tym jeszcze można sobie tu trochę rzeczy porobić w tej aplikacji, sprawdzić firmware, skustomizować przyciski właśnie, czyli jest double click i przyciśnięcie, podwójne kliknięcie i przyciśnięcie i przytrzymanie, co robią niektóre tutaj otóż to rzeczy, czyli można sobie Google Assistant odpalić, czy też na iPhone'owskich rozwiązaniach odpowiednik, czyli wiadomo, o co chodzi. Mamy możliwość przewijania utworu, zwiększanie głośności, zmniejszanie, to wszystko oczywiście zależy, jak sobie go to wszystko skonfigurujecie, prawa, lewa. Słuchawka może działać inaczej, tak samo, no to jest kwestia waszych ustawień. Jak to działa? Szczerze mówiąc, średnio. Czasami się myli, czasami trafia, więc moim zdaniem te przyciski, które tutaj, bo to jakby jest cały taki panel aktywny, średnio mówiąc, o, coś odpaliłem, mówiąc, to działa moim zdaniem niestety, więc działa, ale nie zawsze, więc pod tym względem nie jestem super mega z tego zadowolony. Samo brzmienie słuchawek, myślę, że to jest też ważna kwestia, jak one brzmią. Powiem wam, mówiąc krótko, brzmią tak jak większość słuchawek na rynku, które teraz są sprzedawane, czyli do słuchania takiego popu i muzyki, gdzie trochę robi umcyk, umcyk, czyli po prostu macie dużo basu. Bas jest bardzo wyraźny, dzięki temu, że macie dosyć duże 10-mm przetworniki, które są w dodatku z tytanową kopułką, więc całkiem to nieźle brzmi, jeżeli chodzi o dół, ale brakuje na przykład góry. Moim zdaniem są troszkę zwycięte, przydałoby się troszeczkę takiego niższego brzmienia, wyższego sorry, brzmienia, żeby to było bardziej takie spiczaste, więc według mnie to troszeczkę kuleje. Środek jest taki, no jak w większości słuchawek, które mniej więcej w tym budżecie cenowym możecie znaleźć. Jak one się plasują? No powiedziałbym, że nie brzmią tragicznie, nie brzmią super, są dobre, a nawet powiedziałbym, że dobre z plusem. Więc taką bym ocenę mniej więcej wystawił tym słuchawkom po czasie, którym na pewno je odsłuchałem. Na pewno mnogość akcesoriów jest na plus, fajne rozwiązanie ładowania. Podoba mi się w ogóle, jaki pierwszy raz odpaliłem właśnie ten pierścień taki, który tutaj się, mówiąc krótko, przewija, aż się całość naładuje i wtedy się cały świeci na niebiesko. Trochę krótki czas ładowania na baterii według mnie mogłoby być troszeczkę dłużej, jeżeli chodzi o możliwość grania na tych słuchawkach. Oczywiście jak będziecie używać ANC, no to te 3 godziny, no to będzie nawet i mniej, więc pod tym względem tak sobie. Brzmieniowo dobre z plusem, trochę za krótki czas na baterii, no i mówiąc w skrócie tyle. Jeszcze niedługo będą różne inne słuchawki, bo trochę teraz padło tego do mnie, więc będzie z czym porównywać. PAMU, takie 4 z plusem moim zdaniem. Gdzie je dorwać? Macie linki do Indiegogo, bo na razie tam jest tylko kampania, można je dorwać i cóż, jeżeli jesteście zainteresowani, wpadajcie. Tyle odnośnie ich. Mnogo akcesoryjnie, brzmieniowo mogło być jeszcze lepiej, ale na pewno lepsze niż poprzednie PAMU Slide Mini, które miałem okazję testować, więc PAMU Quiet jak najbardziej brzmią, mówiąc krótko, fajniej. Tyle odnośnie tych słuchawek. Macie jakieś pytania, chcecie coś więcej wiedzieć, piszcie w komentarzach, na dole linki do społeczności Patronite, gdzie je dorwać. No i cóż, na dzisiaj tyle. PAMU Quiet, z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło, hej!